od nowego roku dieta. Musowo. Okej, zaczynam ograniczać alkohol. 3 butelki dziennie to jednak za dużo. Trzeba w końcu ruszyć z planami na nowy rok. Czas na coś dużego. El Monto Hatak obiada Dux. Dobra, jeszcze 2 kielony, może piwko, godzina na trzeźwienie i uderzam na siłownię. Nowy rok, nowa ja. W nowym roku nie piję w tygodniu, tylko w weekendy. No i nie w pracy. 1 stycznia rzucam fajki. Definitywnie. Teraz serio muszę zacząć oszczędzać. Tyle hajsu idzie na głupoty. Nie, nie, nie. Zamawiamy limuzynę i koniec, kropka. Ja zapłacę. Dobra, moja droga, od nowego roku zaczynasz żyć pełnią życia. Co to w ogóle znaczy, pełnią życia? Kurwa. Chciałbym mieć w końcu prawdziwych przyjaciół. Takich, którzy się o mnie zatroszczą, zapytają, co u mnie. Ej, wszystko w porządku? Weź spierdalaj, co? Myślę. I widać? Chyba czas wyhodować jaja i znaleźć prawdziwą pracę. Nie, no żartuję, przecież YouTube nigdy nie umrze. Postanowienie na ten rok. Koniec sypiania z własną ciocią. To się robi niesmaczne. Wytrzymasz w tym związku, wytrzymasz w tym związku. Wytrzymasz. Hej, babe Sonie, może jutro Netflix and chill? W sensie ruchadło? Na chuj mieć postanowienia noworoczne, ja się pytam. W samą północ na Sylwestra powiem jej w końcu, jak bardzo ją kocham. Na Sylwestra powiem mu w końcu, że urodziłam się facetem. Trzeba podjąć jakieś intelektualne wyzwania. Może nauczę się czytać nuty? Albo w ogóle czytać? Jeszcze tylko 2 minuty i wszyscy znajdziemy się na łonie Allaha. Hehe. Od jutra zacznę albo przestanę. Jezu, nie wiem. No dobra, od jutra nie biorę karmelu do kawy w koście. O, gotowe, proszę bardzo, postanowienie zaliczone. Słuchajcie, chciałbym ogłosić, że dziś jest to mój ostatni dzień jako czarny. Od nowego roku jestem biały. W tym roku było tyle krzywych akcji. Koniec z tym. Dobra, kto chce wylizać mi suty? Dobra, może to szalone, ale co mi tam? Pierwszy facet z gości, który wejdzie, będzie moim nowym facetem. Cześć wszystkim, kupiłem chipsy. Kurwa mać. Czuję, że nowy rok będzie jeszcze piękniejszy, także jeśli wam się podobał odcinek, to dajcie łapkę w góry i bądźcie z nami. Oczywiście w tym nowym roku subskrybujcie kanał, jak najbardziej oczywiście. I weźcie takie pigułki, jak Dziupi mi załatwia, bo będziecie szczęśliwi przez cały rok. Naprawdę. Szczęśliwego nowego roku.